Słuchaj, wiem, że jesteście trzecią, potrzebuję pomocy. Ktoś pobił woźnego i ukradł dzwonek. Bez niego lekcje się nie skończą. Musicie pomóc nam go odzyskać. Co? Ukradli dzwon? Moja klasa to załatwi. Halo. Damian, słuchaj, ukradli nam dzwon. Pobili woźnego, musisz nam pomóc. Spotkajmy się za 5 minut koło hali. Co? Napadli woźnego? Dobra, za 5 minut pod szkołą. Dobra, mów co wiesz. Dowiedziałem się, że ktoś ukradł dzwon. Musi nam pomóc. Mam człowieka, który nam w tym pomoże. Musimy znaleźć świadków i kto może wiedzieć coś na temat złodzieja. Kto to jest? Musimy do niego iść. Musimy znaleźć trzecią kucharza. Tam jest jeden człowiek, który nam pomoże. Kto to jest? Gdzie możemy go znaleźć? Myślę, że o tej godzinie właśnie kończy trening. Musimy jechać na siłownię. Dobra, lecimy, wsiadaj z samochodu. Co jest, mordy? Wiedziałem, że go tu znajdziemy. No a gdzie nie gdzie, 20:41 zawsze jestem tutaj. Słucham was, bo bez powodu chyba nie przejmę. Mamy się sprawę. Tam. Pobili woźnego, ukradli dzwon. Kurwa, gdzie? W szkole. Pierdolisz, w którym miejscu? Stało mu się coś? Jest przytomny? Jest przytomny, ale strasznie boli go głowa. W ogóle jakiekolwiek informacje wie, kto to zrobił? Czy cośkolwiek? Musimy znaleźć świadków. Był widziany chudy chłopak w kominarce. Czekaj. Pierwsza osoba, która wam przychodzi na myśl, kto to mógłby być? Kurwa, woźny mówi, że taki ma jest skurwysynek jąkający się przekazywał informacje. To jest... Michałowski! Ten skurwysyn? Ale gdzie go teraz znajdziemy? Nie wiem, musisz to zrobić. Dobra, wiem jak to zrobić. On ma telefon? Ma. Namierzę go poprzez ID. Na 100% będzie jutro około godziny 15 go używał. Wezmę laptopa, cały sprzęt, który mam i od razu do ciebie dzwonię. Tak, spierdalamy. Halo, mordo, o co chodzi? Kurwa, słuchaj, w końcu go mamy. Jest koło kawiarni. Ostatnie IP jego właśnie było podane. I z tego co wiem, planuje być na Dni Świdwina, wiesz? Zbieraj ekipę i spotykamy się tam, gdzie zawsze. Dobra, zbieram ekipę, sprzęt i widzimy się na miejscu. Your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we never. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. Pump it.
Ej mordo, co to odpierdalałeś? Gdzie jest twoja zabaweczka? Nie pierdolę, że też znowu zapomniałeś, co? Daj pokazuj, co? Dobra, przygotował się. Między innymi teraz wyjaśniamy akcję, która ma tutaj znaczne, duże znaczenie, ponieważ znalazłem tego jednego typa, którego szukaliśmy cały czas, tak? Naprowadziło mnie jego ID. Masz dokładne informacje? I właśnie wiedziałem, że to mnie zapytasz. Już wcześniej wszystko przygotowałem. Ten typek będzie na Dniach Świdwina. Będzie dokładnie stał koło sceny, tak? Jest tam naprawdę dużo osób. I przypisałem każdemu zadanie. Ty będziesz kampił, gdzie on jest. Jedna dziewczyna musi go wyciągnąć. Najprędzej to będziesz właśnie ty lub jeszcze kogoś innego weźmiemy. Ty masz pilnować, żeby nam nie uciekł, tak? Ty po prostu musisz mu w tym wszystkim pomóc. Ty zakładasz mu worek na łeb. Czajcie? Czy każdy w ogóle wszystko zrozumiał? Ogarniamy. Tak, rozumiem. Dobra, chuj, zaczynamy. Za 10 minut pod zamkiem musimy dorwać tego typa i go przesłuchać. To tak jak mówiłem wcześniej, ustawiasz się tam, żeby nam nie uciekł, tak? Ty musisz cały czas go pilnować. Ty musisz być skupiona, musisz go uwieść, żeby poszedł za tobą. Rozumiesz? Ty pilnuj w razie czego, żeby się jej nic nie stało. Ty w razie czego przypierdolisz mu pałką. Działamy teraz. Musimy z tej kurwy wyciągnąć jak najwięcej. I masz rację, bo musi zacząć gadać, żeby powiedział nam wszystko. Była. Mów kurwa, co wiesz? Gadaj kurwa! To wy ode mnie chcecie, ja i tak nic nie wiem. Jak nic nie wiesz? Musisz doprowadzić nas do tego typa, który ukradł dzwon! Pomożcie! Kurwa! Pomożcie! Pomożli mu ten ryb! Pomożcie, kurwa! Pomożcie! Zanim ktoś przyjdzie! Kurwa, pomocy! Dobra, już mam dosyć. Musimy kurwa, zacząć tak molestować, żeby zacząć. Nie mamy czasu. Podjeżdżaj autem, włączaj światła, bo już jest ciemno. Kurwa, zacznij weź gadać. Weź drugie auto, podjeźdź, światła włącz. Rozumiesz? Masz zacząć gadać. Czaisz to, kurwa? Łamiemy ci wszystkie ręce. A jak nie, to kurwa nie będziesz miał czym ruchać na przyszłość. Ty jebany pedale, kurwa. Co myślisz sobie, że nie powiesz nam wszystkiego, co wiesz? Kurwa, słuchaj. Nie mamy czasu. Patrz w oczy, kurwa! Każda minuta jest przez ciebie zmarnowana. Jebany idioto, kurwa. Albo zaczynasz gadać, albo strzelamy. Czy to cię jeszcze nie przekonało? Chcesz jeszcze bardziej cierpieć? To co, dobra. Zaczynasz gadać? Zaczynamy! Nie chcesz gadać? Będziesz się, kurwa, teraz bał! Do sześciu boleści, jebany idioto, kurwa! Napierdalaj!
Będziesz gadał czy nie? Kurwa! Mów! Mów kurwa! Chcesz z nami współpracować? Strzelamy jeszcze raz? Mów, słucham kurwa. Cię! Czekaj! Mów! Mów! Gdzie on jest? Skąd go znasz? Skąd go znasz? Teraz to już chyba wiesz, że nie żartujemy, co? Dobra, dobra, wszystko powiem. Dobra, mamy go! Mów dobra. Kurwo, kto to jest? W oczy mu patrz! Kim on jest? Nazywa się Dominika Rodziński, na 100% wam pomoże. Gdzie go znajdziemy? W Krosinie. Dobra, już wam wszystko powiadam, zostawcie mi już. Spierdalamy chłopaki, jutro Krosino. Co robimy z tym frajerem? Musimy wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji. Bez żadnych skrupułów, nie będziemy się z nim bawić. Musi nam wszystko dzisiaj powiedzieć, bo jeżeli nie, to będzie bez sensu. Dobra, on jest w bagażniku. Wstawaj, kurwa. Co, kurwa? Dawaj ryj. Ja go biorę za nogi, ty weź go za ręce. Tak będzie najlepiej. Spierdalamy go do wody, zacznij mówić. Tak jak mówiłem. Tam nie wiem, co...
Kurwa! Zaczniesz gadać czy nie? Czy płyniemy dalej? Powiem wam wszystko! Powiem wam wszystko? Tak! Wszystko wam powiem! Weźcie mnie, wciągnijcie, kurwa! Kurwa, zimno! Zimno! Wyłaź! Więc już wam powiem! Powiem wam wszystko! Znasz tą osobę, czemu spierdalałeś przed nami? Ukrywasz coś! Ja nic nie ukrywam! Ukrywasz na 100%, tak to byś nie spierdalał! Jak on się wszystko nazywa? Główna osoba, która kradła dzwon? Paweł? Tak. Gdzie go znajdziemy? Słyszeliśmy, że masz jego kontakt. Dawaj jakiś numer telefonu do niego. Już. Nie, telefon nie mógł wysłać. Gdzie masz ten telefon? Mów! W bagażniku musiałem mi wybrać. Mów! Idź sprawdź bagażnik. Zapierdala, sprawdzasz teraz go. Teraz mówię. Kurwa, jebany idiota. Wstawaj, kurwa, nie chcę mi się ciebie... Co jest? Otwieraj bagażnik. Mów, gdzie ten telefon. Dobra, jest. Który to numer? Patrz na ten telefon, wskaż palcem. Tak. Dobra, mamy. Ten? Tak. Spierdalasz, kurwa, my jedziemy do niego. Połóż się, lecz. Wiemy, że to ty ukradłeś nasz dzwon. Musisz nam go oddać. Tak, ja, ale nie za darmo. A czego potrzebujesz? Walizkę pieniędzy, stołek kierownika w internacie, numer telefonu do sekretarki. Dzisiaj, w samo południe, koło hali przy szkole. Musisz być sam. Dobra. Na pewno mieliśmy być tutaj? Tak, na pewno. On już się spóźnia 6 minut, już się denerwuje. Wiem, że się spóźnia, ale musimy cierpliwie poczekać. Ale tak jak cię zapewniał, że będzie sam? No, mówił, że będzie sam. Najważniejszy jest dzwon, musimy go odzyskać jak najszybciej, bez żadnych jakichś tam przemówień i kurwa wszystkich tam rzeczy, bo już po prostu nie mogę wytrzymać. Musimy go mieć go jak najszybciej. Wiem, nie mamy innego wyjścia. Kurde, stary! Jest ich więcej! Dobra, działamy. Masz to, co trzeba? A ty? Też. Idziemy. Miałeś być sam. Wiedziałem, że będzie niebezpiecznie. Przyszedłem z kolegami. Mamy, co chciałeś. Teraz musisz oddać nam dzwon. Mam to, po co przyszliście. Teraz musicie spełnić moje żądania. W takim razie przy wymianie musimy być sami. A on? Dobra, Damian. Wszystko w twoich rękach. Jakie są twoje żądania? Ta walizka zielonych i numer do sekretarki. To, co masz tutaj, połóż na środek. Teraz twoja kolej. Ej, chociaż numer do sekretarki! Oddaj mój hajs, draniu! Patrzcie, ty draniu!